Cześć! W tym odcinku pokażę, jak można wykorzystać materiały statyczne oraz ruchome na różnych obiektach. To jest piłka, którą możecie ściągnąć przy pomocy linka, który znajduje się pod filmem. Grafik o tyle się napracował przy tej piłce, że można przypiąć do niej dwa materiały. Nie napracował się natomiast nad jej kształtem, bo jest dosyć kanciasta. Stwórzmy jeden materiał. Nazwę go M, podkreśnik Ball, podkreśnik 01. Wchodzimy do środka, stworzymy dwa kolory w materiałach. To będzie jeden kolor, połączę go z base color, czyli naciskam 3, lewy przycisk i wybieram jakiś kolor czerwony w tym przypadku, ale jakiś nie za bardzo jaskrawy, czyli coś w tym stylu. Wypadałoby jeszcze dodać specular, żeby piłka się błyszczała, tak jak gumowa piłka plażowa, powiedzmy 1, no i 0. Doroughness, no ale może nie aż tak błyszcząca, a więc przecinek 25. Niech to będzie lekko matowa guma. Akceptuję, zapisuję. Teraz wystarczy duplikować ten materiał, czyli klikam prawym, wybieram duplicate i wystarczy w materiale, który już został ponumerowany po kolei, czyli w tym przypadku to jest 2, wybieramy błękitny materiał. Czyli coś w tym stylu. OK. Pozostałe rzeczy zostawiam bez zmian, daję apply i save. Teraz mogę przeciągnąć materiał na dwa sposoby. Mogę przeciągnąć go bezpośrednio na piłkę albo na ramki po prawej stronie, które pojawiają się podczas przeciągania. Teraz piłka ma dwa materiały, ale wciąż jest kanciasta. Można to jednak naprawić. Na samym początku pokażę, jak wygląda mniej więcej model, jeżeli chodzi o jego siatkę. Tam widać też niebo i podstawę, no ale widać, że siatka materiału nie jest zbyt złożona. Wracam z powrotem do niej, żeby lepiej widzieć proces, który zaraz przeprowadzę. Włączam, wchodzę do edycji jednego materiału i drugiego materiału, teraz mam to w jednym oknie na dwóch kartach. Przechodzę tutaj, zaznaczając główny materiał, po lewej na dole w dół, aż dojdę do opcji tesselacji, które są dostępne od DirectX'a 11. I zamiast No Tessellation wybieram PN Triangles. Przechodzę też do drugiego materiału i robię to samo, czyli zaznaczam główny materiał, przechodzę na sam dół i ponownie zaznaczam PN Triangles. Teraz mogę zaakceptować lub po prostu zapisać, jak zapisuję, to automatycznie się akceptuje również materiał i zobaczyć na piłce, że lewy niebieski materiał się wygładził. Bo to widzimy, no i dodajemy do tego czerwony. OK, teraz możemy zamknąć i widać, że piłka jest idealnie okrągła. Jak wygląda to w siatce? Otóż siatka się zagęszcza wraz z przybliżaniem, czyli jeżeli się oddalę, siatka będzie rzadsza, czyli jest to optymalny sposób wygładzania. Teraz wykorzystujemy jedną z tekstur ruchomych. Jeżeli naciśniemy Ctrl i pokręcimy rolką, to ikonki się powiększą. Tak przy okazji. Powiedzmy, że mamy lampę. Lampa też ma dwa materiały. Chcę, żeby znajdowała się gdzieś na ścianie naszego modelu mapy. Wyciągnę ją trochę, żeby wystawała, nie była w środku ściany. No, że snapowanie pozwala mi dokładnie tego przesunąć, no to muszę je na chwilę wyłączyć. No i jeden materiał będzie bardzo prosty. Materiał po prostu będzie matowym, czarnym metalem. Więc tworzę materiał M, podkreśnik lampa, podkreśnik 01. To będzie nasz pierwszy materiał. Naciskam 1, bo wystarczy połączyć jedno 0, tak jakbyśmy podłączali 3 zera. Nie ma większej różnicy. Czyli mamy czarny materiał, podłączamy też 0 do roughness, ale to będzie przecinek 25, czyli 0,25. No i tworzę też materiał specular, który będzie błyszczący, czyli 1. No bo to będzie metal pomalowany. OK, akceptuję i zapisuję. I stworzę nowy materiał. Tym razem materiał będzie ruchomy. Czyli klikam prawym. Wybieram materiał. M, podkreśnik, lampa, podkreśnik 02. OK, wchodzę do środka. Jak widzieliście, mam też dwie dostępne tekstury. Jedna tekstura to jest szumperlina, natomiast druga to jest wzorek dopasowany do szybki, która będzie w lampie.
OK. Teraz połączę te dwa materiały, aby z szumu Perlina odjąć element czarny, czyli ten wzorek, który powiedzmy jest narysowany na szybce naszej latarni, więc jest odjęty. Jednak szum Perlina jest szary, a chciałbym, żeby był kolorystyki świecy lub pochodni, czyli coś takiego żółtego, pomarańczowego, czerwonego, coś w tym stylu. Oczywiście wybieramy jak chcemy, możemy wybrać różowy, jeżeli bardzo potrzebujemy, no ale dajemy OK i łączymy poprzez Multiply, czyli M, lewy przycisk tworzy Multiply. Wygląda to teraz tak, czyli mamy kolor, podłączamy do emisiva, wygląda tak, może zobaczmy jak to wygląda na boksie, bo szybka w latarni jest boksem, prostokątem bardziej, ale niech tak będzie. OK, teraz powiedzmy, że dodajmy specular jako jedynkę i zero jako roughness, żeby szyba błyszczała się, no bo szkło raczej się błyszczy. Połączymy to też z base colorem, ponieważ tutaj emissive wyświetla to, co my widzimy, a nie base color. Jednakże emissive wygląda dosyć słabo, tak jakby słabo świeciło, więc ponownie łączymy z multiplyem, ale teraz nie musimy dodawać wartości do slotu B, wystarczy, że to wpiszemy po lewej stronie, gdy multiply jest zaznaczony. I teraz, gdy połączymy z emissive'em, przyciemni się tło i rozjaśni się nasz box. Czyli teraz wygląda jakby świecił. Jednakże to świecenie nie jest zbyt ciekawe, nie wygląda jak świeca czy pochodnia. Wcześniej już pokazywałem, po co jest text coordinate. Gdy klikniemy prawym i wpiszemy COO, mamy text coordinates. Można powielić tą teksturę, ale ja nie chcę jej powielać. Ja chcę ją naciągnąć, czyli wybiorę mały fragment, 1/10 tekstury gdzieś po lewej u góry i z niej skorzystam. Wybieram też panel, który pozwoli mi animować tą teksturę, czyli przesuwać tą teksturę, nawet ten mały wycinek względem widoku. Dzięki czemu, gdy zastosuję jakąś wartość, na przykład 1, tutaj 1 w wysokości Y, no to mamy coś takiego, co wydaje się, że migocze. I właśnie taki efekt chciałem uzyskać. Teraz jeżeli przeniosę ten materiał na lampion, no to widzimy tak, jakby migotał. Przy czym wzorek cały czas jest widoczny. Oczywiście z pewnej odległości. No i mamy efekt migotania, lepszy niż sinus.